Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV i wreszcie musimy dzisiaj zakończyć tą progresję, bo powiem szczerze, że 11 próg, na którym dzisiaj się znajdujemy, to mój osobisty niechlubny rekord. Nigdy nie miałem powyżej 9 progu progresji, ale ten środek sezonu no ma to do siebie, że obfituje po prostu w różne zaskoczenia, no i niestety te zaskoczenia również odbiły się na naszych kuponach, ale dzisiaj wyciąga masa z rękawa i dzisiaj oj... Idziemy tam, gdzie mam 100% skuteczności. Ci, którzy oglądają ten kanał od jakiegoś czasu, już wiedzą, o czym mówię. Ale zanim typy, no to jeszcze nasz mecz specjalny, w którym jak zawsze do zgarnięcia 50 zł całkowicie za darmo od BetClick. Wystarczy w komentarzach wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, dorzucić swój nick na BetClick oraz zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnia 50 zł do ładowania, także zapraszam gorąco do brania udziału w naszej zabawie, do typowania. No i również, jeżeli jeszcze nie możesz tego robić, bo nie masz konta na BetClick, to załóż je z kodem BETYVIP50. Dzięki niemu zyskasz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł. No a link do formularza znajdziesz w przypiętym komentarzu bądź w opisie tego filmu. Ostatnia sprawa, wbijajcie również na naszą grupę Typermania. Za samo dołączenie zgarniacie darmowy zakład za 5 zł na BetClick. No i dodatkowo na grupie możecie chwalić się swoimi typami, a także możecie wygrywać kolejne pieniążki, bo tam również trwają różne konkursy. Więc zapraszam gorąco. A my przechodzimy do meritum dzisiejszego odcinka. Czyli oczywiście do naszych typów. Jesteśmy na stronie BetClick i tak jak powiedziałem, dzisiaj sięgam po najmocniejszą broń, bo dzisiaj idziemy do ligi, w której na ten moment mam 100% skuteczności na tym kanale i mam nadzieję, że po tym odcinku tak też pozostanie. Czyli oczywiście moi drodzy, idziemy do ligi tureckiej. Tak jak już mówiłem, jeżeli ktoś ogląda ten kanał od jakiegoś czasu, to wie, że liga turecka jest taka, w której no generalnie rzecz biorąc da radę wytypować naprawdę spoko rzeczy. I dzisiaj postanowiłem, że jeżeli musimy przerwać tą progresję, to musimy po prostu zrobić to właśnie za pośrednictwem tej ligi i zaczynamy sobie od spotkania Malatasporu z Beşiktaş'em. Wiadomo, że drużyna ze Stambułu jest tutaj faworytem. 1,69 jeżeli chodzi o kurs i to jest wysoki kurs, który można by było sobie postawić, ale my bardzo podobny albo wręcz ten sam kurs postawimy sobie, tylko że w troszeczkę inny sposób. Filtrujemy ofertę, przechodzimy moi drodzy do zakładów kombinacyjnych i przechodzimy do podwójnej szansy oraz powyżej poniżej, rozwijamy to sobie i stawiamy na Beşiktaş remis i poniżej 3,5. Jak widzicie, dokładnie taki sam kurs, 1,69, natomiast zdarzenie, które moim zdaniem jest pewniejsze. Dlaczego? Ponieważ Malatasaray Spor jest zespołem, który lubi wyciągnąć jakiś nieoczekiwany, niski remis z drużynami z czołówki. 0-0, 1-1, to są wyniki, które jak najbardziej mogą się pojawić w tym spotkaniu. Beşiktaş oczywiście jest faworytem, sam jeżeli miałbym strzelać, bo to ciężko mówić o obstawianiu, raczej strzelać w jakiś wynik, no to postawiłbym na 2-0 dla zespołu ze stolicy. Natomiast, no tak jak mówię, ten remis może tutaj wpaść, może być ciężko. Beşiktaş oczywiście jest w fantastycznej formie, nie można im tego zabrać, ale no, każda drużyna nawet w fantastycznej formie czasami zadyszkę łapie. Miejmy nadzieję, że to będzie zadyszka nie taka, która skutkowałaby tutaj jakąś porażką, a ewentualnie zadyszka, która skończyłaby się na remisie. Dlatego też taki zakład i to będzie nasze pierwsze zdarzenie. Drugie spotkanie również z Ligi Tureckiej, mecz między Gaziantep'em oraz drużyną z Ankary. Tutaj absolutnie nie zamierzam sobie łamać języka na tym zespole. W tym meczu również nie spodziewałbym się jakiegoś gradobicia, aczkolwiek jeżeli chodzi o kursy na to spotkanie, biorąc pod uwagę strzelanie bramek, no nie są one zachęcające, więc tutaj postanowiłem po prostu postawić na zwycięstwo gospodarzy. Jest to drużyna lepsza, jest to drużyna znacznie wyżej usytuowana w lidze. Drużyna, która jednak ostatnio złapała troszeczkę zadyszkę. Mam nadzieję, i no, no, po wszelkich analizach wychodzi na to, że będzie to drużyna, która no właśnie tą zadyszkę powinna gdzieś tam sobie odbić na zespole teoretycznie słabszym, zespole, który obecnie znajduje się w strefie spadkowej, jeżeli chodzi o turecką ekstraklasę. Natomiast stąd tak wysoki kurs na samo zwycięstwo. Z racji na to, że Gaziantep po prostu ostatnio nie prezentował się tak dobrze, ale w tym meczu chociażby prawdopodobnie zabraknie gwiazdy gości, czyli chociażby Giovanni Gossio. Jest to zawodnik, którego możecie kojarzyć z tego, co pamiętam, chociażby przez jego epizod w lidze francuskiej. No, w takiej lidze jak Liga Turecka, w takim zespole na pewno jest to ważna postać dla drużyny. Jest to postać, która, na której gdzieś tam można opierać swoją grę. Go prawdopodobnie zabraknie, jest jego występ oznaczony jako wątpliwy. Dlatego, no, jeżeli będziecie stawiać bezpośrednio przed meczem, to też możecie mieć to na uwadze, czy ten zawodnik jest już podany w składach, czy nie. Po ogłoszeniu składów na pewno te kursy troszeczkę też się pozmieniają, no ale takie
jakie są w tym momencie, widzicie na ekranie. Całkowity kurs, moi drodzy, to 3,04, także teraz muszę sobie rozbić 3600 zł, no i zaraz zobaczycie, jak to zrobiłem. Zakład, który widzicie, jest ostatnim postawionym, a więc, moi drodzy, przechodzimy do sekcji moje kupony i jak widzicie, 5 takich samych postawionych zakładów po kursie 3,04 ze stawką 730 zł, co nam razem daje 3650 zł, czyli ten nasz 11 próg progresji. No i nie ukrywam, mam nadzieję, że wreszcie tą progresję zamkniemy, bo tak jak już powiedziałem na wstępie, ten 11 próg jest moim osobistym, niechlubnym rekordem, ale no mam nadzieję, że właśnie w tym momencie się on zakończy i właśnie w tym momencie wreszcie Liga Turecka przyniesie nam zwrot. Dawajcie znać, jak zapatrujecie się na ten kupon, piszcie oczywiście w komentarzach, co wystawiacie, a także nie zapomnijcie o naszym meczu specjalnym Lazio z Torino, tam do zgarnięcia darmowe 50 zł od Betclic, a jeśli konta nie masz na Betclic, no to załóż się z linku w opisie, z kodem BETIVIP50 zyskujesz oczywiście pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, więc fajna sprawa, a ja teraz już się z wami żegnam. Trzymajcie za mnie kciuki, ja wam życzę zieloności, wy mam nadzieję, że mi też. I mam nadzieję, że jutro będziemy się widzieć już z zamkniętą progresją. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie!